Wystawa w głównym budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 2 składa się z wielu bardzo różnych eksponatów. Są wśród nich meble, obrazy, sprzęty domowe i inne ciekawe przedmioty. Dla muzealników wszystkie są cenne. Ze względu na małą ilość środków finansowych, nie głównie do muzeum docierają zabytki od osób prywatnych. I dlatego są dla nas cenne te, przy których tam napisane jest dar takiej a takiej osoby. I szereg, bo te dary są od wykopalisk archeologicznych, jak na przykład to piękne naczynie tam stoi, po dokumenty obozowe, po na przykład te pasiaki obozowe, prawda, konkretnych więźniów obozu koncentracyjnego. Na wystawie znalazł się m.in. mundur pierwszego sieradzkiego generała, byłego dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia Andrzeja Szymonika. Są też sztandary organizacji działających w Sieradzu, niektórych już nieistniejących jak Zbowit. Jak też po niezwykle ciekawe fotografie i dokumenty, na przykład te dokumenty odnalezione na strychu kolegiackiej czy prawda, szkoły w Męce, z lat 38, 39, 39, 40, czy no, pierwsza bandera ze statku Sieradz, która tu jest ofiarowana przez Matkę Chrzestną. Wiele jest starych fotografii i dokumentów związanych z rodzinami Sieradzan. Są również prace twórców pochodzących z Sieradza. Pan Jerzy Kaczmarek także był malarzem. Do tej pory my posiadaliśmy w swoich zbiorach chyba 3 czy 4 tylko obrazy pana Jerzego Kaczmarka. Natomiast w tamtym roku pozyskaliśmy tych obrazów grubo kilkanaście. Sporą część wystawy zajmują przedmioty pochodzące z wykopalisk prowadzonych w samym Sieradzu, ale też w okolicznych wsiach. Jednymi z najcenniejszych są renesansowe fryzy odnalezione podczas prac remontowych w klasztorze. Są również skarby wykopane w Charupi Małej, pochodzące z okresu kultury łużyckiej. Tutaj bym zwrócił uwagę na to naczynie małe. Jadąc do Męki, mijamy wiadukt kolejowy, prawda? I po lewej stronie kiedyś były prowadzone prace, koparka pracowała. I koparkowy tak zwany, nie wiem dokładnie jak się nazywa operator, chyba operator koparki, tak. Po prostu wyciągnął na łyżce prawie całe naczynie, świadczące o bardzo starych korzeniach wsi, gdzie stoi kościół świętego Wojciecha. Historykom nie muszę mówić wszystko, co to znaczy. Dalej, niezwykle cenne i rzadkie znalezisko to jest ta bransoleta przepięknie zdobiona, którą również polecam uwadze szanownych Państwa, a trafiła ze Strumian za Warką. Zaraz zaburzenie, prawda, jest most, za mostem 2 km las i w tym lesie została znaleziona. Warto zwrócić uwagę na zespół naczyń znalezionych w Jasionnej. Ciekawostką jest fakt, że największe, pięknie zdobione, nie ma analogii w żadnych odkryciach archeologicznych w Polsce. W kolejnych gablotach można podziwiać szklane i ceramiczne naczynia wykopane podczas rewitalizacji sieradzkiego rynku. No i na koniec spécialité de la maison, albo to, co najbardziej lubią tygrysy, monety. Ile ich jest na Allegro, nie proszę mówić, tym, kto buszuje na Allegro, ten wie. Natomiast są ludzie, którzy nie sprzedają, tylko przynoszą do muzeum. Przynoszą po to, żeby służyły nauce i służyły następnym pokoleniom. Muszę Państwu powiedzieć, że troszkę się interesuję naszą kolekcją numizmatyczną i przeglądając kwitariusze, za wyjątkiem lat 70., które były tłuste, to była epoka Gierka, przypomnę młodszym, i kupowano do zbiorów muzealnych wtedy sporo zabytków, to większość z naszej prawie 3000 już liczącej sztuk kolekcji to są dary. I za te dary wszystkim obywatelom, mieszkańcom Sieradza i okolic serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Sieradzkie Muzeum powstało w 1937 roku właśnie dzięki darom mieszkańców. Dlatego tak ważne jest zachęcanie Sieradzan do przekazywania muzeum rodzinnych pamiątek. Pokazujemy tą więź społeczną instytucji kultury ze społeczeństwem. Chcemy bowiem być taką instytucją społeczną, żeby społeczeństwo czuło, że to jest ich instytucja, jego instytucja. I to chcemy pokazać i mamy nadzieję, że zachęci to innych do też przeglądania swoich domowych archiwów, zbiorów jeszcze i poszerzenia kolekcji muzealnej. Skarby pochodzące z najnowszych darowizn można oglądać w Muzeum Okręgowym w Sieradzu do 3 maja.